Podczas II wojny światowej żołnierze AK, jak i również zwykli obywatele walczyli o Polskę wolną i niepodległą. Znakiem tej walki, znakiem nadziei, że tą walkę uda się wygrać, była tak zwana kotwica Polski Walczącej. Litera P to Polska, a W to walka. Dzisiaj obywatele nie muszą walczyć o wolną Polskę, ponieważ żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju. Czy to oznacza, że mamy zapomnieć o symbolach, które ponad 70 lat temu dawały Polakom siłę do walki? Symbolach, za które żołnierze Armii Krajowej zapłacili największą cenę, czyli swoje życie? Według mnie nie. Należy pamiętać o bohaterach i złożyć im hołd. Należy pamiętać o symbolach i wykorzystywać je w odpowiednim czasie godnie i z szacunkiem. Dzisiaj, 1 sierpnia, obchodzimy 72. rocznicę Powstania Warszawskiego. Kiedy, jak nie podczas tej właśnie rocznicy, możemy złożyć hołd bohaterom, jak i również przypomnieć wszystkim Polakom, jak ważnym symbolem był i dla wielu wciąż jest symbol Polski Walczącej. Trzeba o tym mówić, bo wydaje się, że ludzie zapomnieli, do czego służył ten znak, a na dodatek boję się, że straci on swoją powagę i swoje bardzo ważne zastosowanie. Dyskusja o symbolu Polski Walczącej wybuchła m.in. po tym zdjęciu. Samuel Pereira i Dawid Wilcztajn z biało-czerwonymi opaskami ze znakiem Polski Walczącej. Został zorganizowany maraton, by uczcić powstańców warszawskich, gdzie ludzie również mieli takie opaski. W jaki sposób wypowiadały się osoby znające powstańców warszawskich? Pani Ula Kitlarz opublikowała na swoim Facebooku post o takiej treści. Opaska powstańca to nie jest gadżet, nie możesz udawać powstańca, podobnie jak symbol Polski Walczącej. Nie możesz przyczepić go sobie do kluczyków. Niedobrze mi, kiedy patrzę na to, co się wokół powstania dzieje. Niedobrze mi, kiedy ONR planuje obchody powstania. Niedobrze mi, kiedy powstańców dzieli się na gorszych i lepszych. I totalnie chce mi się żygać na widok ludzi, którzy opaskę noszą tak, jak modną czapkę. Ja, wnuczka powstańców, nie ośmielam się wyjąć ich opaski z folii, w którą dziadkowa dłoń lata temu ją zapakowała. Serce mi pęka, kiedy widzę, jak z Powstania Warszawskiego robicie sobie przedstawienie. Nie czyni to z was patriotów, jedynie żałosnych przebierańców. Nic nie wiecie o bohaterstwie, ja też nie wiem, ale nie udaję, że miałam w tym udział. My nie wiemy, bo oni wiedzieli. Szacunek zamiast szopki, zamiast kibolskich rad, tatuaży i krzyków o silnej Polsce i zamiast obrzydliwego upolityczniania tej daty. Serce mi pęka. Serio. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski powiedział: znak Polski Walczącej stał się uniwersalnym i zrozumiałym znakiem słusznego sprzeciwu. Był wykorzystywany m.in. w protestach przeciw ACTA przez młodych, których trudno zaliczyć do skrajnej prawicy. Później dodał: nadal uważam, że młodzi ludzie mogą zakładać opaski tak samo jak mogą tatuować sobie Polskę Walczącą, nawet jeśli to drażni powstańców. To obszar wolności. Natomiast nie powinny tego robić osoby, które chcą w ten sposób wyrazić szacunek dla powstańców. Dla nich to nie jest hołd, lecz coś, co uważają za uzurpację. My zawsze staraliśmy się unikać opasek, dlatego że skonfrontowaliśmy nasz pomysł z powstańcami. Ryszard Kister, żołnierz Armii Krajowej, powiedział: dla takich osób to jest zabawa, a przecież za Armię Krajową i symbol Polski Walczącej zapłaciliśmy krwią i męczarnią. Wielu moich kolegów zginęło nosząc te symbole. Osoby, które dziś je noszą, chyba nie zdają sobie z tego sprawy. Według mnie nawet się nie ubierają, tylko przebierają. Nie chcę nawet myśleć, co dziś o takiej sytuacji powiedzieliby moi polegli w walce koledzy. Później dodał: mogę jeszcze zrozumieć, że ktoś ubrania z takimi symbolami zakłada 1 sierpnia, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, albo zakłada je na inne okoliczności, np. rocznicę akcji Burza, odnoszące się do wojska podziemnego. Wówczas mogę zrozumieć, że w ten sposób chcą uczcić powstańców i oddać im hołd. Ale to powinny być jednostkowe sytuacje. Nie dopuszczam myśli, że można naszymi symbolami epatować na co dzień, często w bardzo nieodpowiednich sytuacjach. I tutaj właśnie widzę największy problem. Powstało wiele firm, które handlują jakimiś koszulkami, bluzami czy kubkami ze znakiem Polski Walczącej. Proszę Państwa, to nie jest logo, to jest symbol walki o wolność. Nie możemy pozwolić na to, żeby ten symbol stał się takim logo, które możemy spotkać wszędzie, na dyskotece, w kawiarni czy na plaży. Nie możemy pozwolić na to, żeby ten symbol przez umieszczanie go na durnych kubkach stracił swoją powagę. Według mnie symbol Polski Walczącej powinien być wykorzystywany, tak jak powiedział pan Ryszard Kister, podczas rocznic odnoszących się do wojska podziemnego lub podczas wojny. Od razu wyjaśnię dlaczego. Rocznica, taką jaką mamy dzisiaj, służy przypomnieniu o tym, co było kiedyś. Składamy hołd nieżyjącym i żyjącym bohaterom Powstania Warszawskiego. Przy tej okazji powinniśmy bardzo mocno wyeksponować symbol Polski Walczącej i wyjaśnić, dlaczego jest on taki ważny. Powinniśmy na tej rocznicy i innych tego typu rocznicach, według mnie, przychodzić z biało-czerwonymi opaskami z symbolem Polski Walczącej, by pokazać, że pamiętamy i rozumiemy, czym był ten symbol. Każdy symbol wykorzystany w zły sposób traci swoje znaczenie. Ludzie z czymś lub kimś muszą kojarzyć dany symbol. Dla każdego pierwszym skojarzeniem, kiedy widzi symbol Polski Walczącej, powinni być polscy bohaterowie, którzy za ten symbol, za wolną Polskę, byli gotowi oddać swoje życie. Każdy, widząc ten symbol, powinien czuć dumę, a w myślach mieć obraz żyjących powstańców. Niestety, sytuacja w tej chwili zmienia się tak, że ludzie kupują sobie koszulki z symbolem Polski Walczącej, nie wiedząc, czym ten symbol jest. Kupują sobie kubki z symbolem Polski Walczącej i jedyne, o czym myślą, patrząc na ten symbol, to to, że kawa z tego kubka jakoś lepiej smakuje niż ze zwykłej szklanki. Ten symbol powinien nam przypominać, że kiedyś ludzie byli gotowi umierać za ojczyznę i mieli nadzieję, że ich śmierć nie pójdzie na marne. Dlaczego według mnie jest to tak ważne? Ponieważ kiedyś może przyjść taki moment, że my również będziemy musieli podjąć decyzję, czy chcemy umierać za ojczyznę, czy wolimy uciec za granicę, porzucając swój dom i swoich rodaków. Wtedy, widząc gdzieś na ścianie symbol Polski Walczącej, przypomnimy sobie bohaterów, którzy oddali życie za naszą wolność. Poczujemy dumę i nadzieję, że uda nam się wygrać również tą walkę. Co myślicie o kłótni wokół symbolu Polski Walczącej? Czy powinien być umieszczany na koszulkach czy kubkach? Czy powinniśmy sprawić, by ten symbol towarzyszył nam codziennie, czy raczej powinniśmy o nim wspominać na takich uroczystościach jak rocznica Powstania Warszawskiego? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.